wyborem już tłumu. Mijając wieki, bezkinie kilka miesięcy, zanim poznałem jej imię, czułem jej zapach tak intensywnie, jakby stała przy mnie. Więc nie dziw się, że nie wiem, o co chodziło w tym filmie. Emanowała namiętnością skrobioną winem. Wiem, że pachniała jak Paryż, choć nigdy tam nie byłem. Wciąż patrzyłem na nią, żeby przed zakończeniem ukraść jej choćby jedno krótkie spojrzenie. Ona co jakiś czas rozglądała się na boki, jakby czuła, że tu jestem i chciała mnie wytropić. Ja z ciemności wyławiałem jej profil, zanim znów spojrzy w ekran i ponownie swój wzrok w nim utopi. Wtedy nie miałem pojęcia, że to dopiero prolog do znajomości intensywnej, prawie tak jak kolor jej pasty.